Czy szykuje nam się nowe województwo? Tak przynajmniej chcą w Sosnowcu, i Żywcu, i Częstochowie. Trzeba przyznać uczciwie, że mają ku temu solidne argumenty. Chodzi o Śląsk, Górny Śląsk. W naszej zbiorowej polskiej wyobraźni to oczywiście takie miejsca jak Katowice czy Zabrze. Temu obrazowi nieodłącznie towarzyszy przemysł ciężki w postaci kopalni i hut. Jest to oczywiście dobra odpowiedź, acz niepełna. Tak na dobrą sprawę śląska kraina ciągnie się hen aż za Zieloną Górę, a najbardziej kojarzona ze Śląskiem konurbacja zwana oficjalnie GZM leży de facto na jego peryferiach. No właśnie, nie bez powodu jest to metropolia górnośląsko-zagłębiowska. Co prawda na obecną chwilę nie ma raczej szans na reformę administracyjną i zmianę granic województw. Regionalne organizacje są tego świadome i przyjęły inną strategię małych kroków. Idą więc na pewien kompromis i walczą przynajmniej o zmianę nazwy oraz godła. Jeśli na potrzeby naszych rozważań odrzucimy z kręgu zainteresowań Dolny Śląsk, zauważymy, że zarówno geograficzny, jak i historyczny środek ciężkości Górnego Śląska znajduje się bardziej na zachód i koncentruje się wokół osi Racibórz-Opole. Samo zaś województwo śląskie ledwie w połowie jest śląskie. Druga zaś część to Małopolska, w tym ziemia żywiecka, Zagłębie Dąbrowskie i krakowskie. O tym, jak historycznie różny jest Śląsk od Małopolski, niech poświadczą dwa fakty. Zauważcie, że szlak Orlich Gniazd, który ciągnie się od Częstochowy po Kraków, to właśnie sieć warowni obronnych położonych w Małopolsce. Miały one chronić Królestwo Polskie przed najazdami Czechów z Górnego Śląska. Obecnie część tych zamków znajduje się w województwie śląskim i niektórzy przez niewiedzę nazywają ten teren Śląskiem. A przecież całkiem łatwo to idzie zapamiętać, no bo po co ktoś miałby budować zamki czy warownie na Śląsku, żeby chronić się przed atakami obcych ze Śląska? Bez sensu. A druga sprawa, no nikt w Żywcu czy w Sosnowcu nie poda wam na obiad rolady śląskiej. Z kolei w tradycyjnej kuchni z Rybnika czy Gliwic w menu nie znajdziecie kwaśnicy. Z tych wszystkich przyczyn Stowarzyszenie Beskidzki Dom proponuje więc zmianę nazwy województwa na bardziej naturalną, czyli Śląsko-Małopolskie. Taka zmiana jest jednak możliwa dopiero na szczeblu państwowym w Sejmie. Dlatego równocześnie wnioskuje się o zmianę herbu. Takie zmiany z kolei można już przeprowadzić na poziomie sejmiku wojewódzkiego. Dotychczasowy wprowadzono w 2000 roku podczas poprzedniej zmiany reformy administracyjnej. Co ciekawe, już wtedy była możliwość uwzględnienia małopolskich symboli, jednak taką alternatywną opcję odrzucono. Pomysłodawcy zmian chcieliby, żeby herb uwzględniał również symbole heraldyczne Małopolski, a więc srebrnego orła na czerwonym tle. Pomysł zainicjowało żywieckie stowarzyszenie Beskidzki Dom, ale petycję wsparło również szereg innych regionalnych organizacji, takich jak m.in. Związek Podhalan Górali Żywieckich czy Towarzystwo Miłośników Sosnowca. Wschodnia połowa województwa to ziemie Małopolski. Obszar ten posiada odrębne od Śląska tradycje historyczne, przeszłość oraz kulturę regionalną. Według Dariusza Jurka z Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, nazwa województwa sugerująca, że cały ten obszar stanowi jednolity górnośląski region, jest według wielu osób przyczyną fatalnego i mijającego się z prawdą zjawiska polegającego na nadawaniu przymiotnika śląski bądź śląskie dla instytucji, miejsc i wydarzeń nie mających nic wspólnego ze Śląskiem. Inny przykład paradoksów. Otóż w wywiadzie dla mediów Andrzej Nycz, prezes Stowarzyszenia Beskidzki Dom, przytoczył pewną historię. Certyfikat, jaki otrzymała szkoła na Żywiecczyźnie. Dzieci codziennie widzą napis na ścianie Śląska Szkoła Jakości. Od siebie mogę dodać, że faktycznie czasem powstaje pewna niezręczność, na przykład kiedy turyści jadą kolejami śląskimi z Częstochowa do Sosnowca. Przez tego typu fałszywe niuanse czy przesłanki dość łatwo można odnieść mylne wrażenie, że przecież jest się na Śląsku, prawda? Nikt tam godki nie używa. Autorzy petycji słusznie zauważają, że w czasach międzywojennych, kiedy Polska odzyskała niepodległość, pierwsze województwo śląskie miało granice wytyczone z dużo większą starannością i faktycznie obejmowało terytoria historycznego Śląska, czego nie można powiedzieć o dzisiejszym jego odpowiedniku. Dopiero w czasach Polski stalinowskiej celowo władze PRL-u zaczynały mieszać Śląsk z Małopolską w ramach jednych struktur administracyjnych, a władze z kolei przejmowali przesiedleńcy. Niszczenie tożsamości regionalnych to zresztą element szerszej polityki władz PRL-u, kiedy Polak miał być możliwie jednakowy na całym terenie kraju. Zaczynam dość mocno meandrować między tematami pobocznymi, więc wróćmy do tematu głównego. Sprawdźmy, jak potoczyły się losy petycji.
sprawa bardzo szybko trafiła pod obrady sejmiku. Ale co dziwi i zaskakuje, to fakt, że na debatę nie zaproszono nikogo z pomysłodawców inicjatywy. Zmianę herbu odrzucono większością głosów. Według niektórych polityków taka zmiana to zbyt radykalny krok, który mógłby prowadzić do dalszych animozji czy podziałów w społeczeństwie. Tylko że wydaje mi się, że to jest zwykła wymówka. A wy co sądzicie? Tak, w formie ciekawostki jeszcze dodam, że po wojnie bieżące województwo, choć w nieco innych granicach, nazywano półoficjalnie Śląsko-Dąbrowskim. Nazwę tę powinni dobrze kojarzyć mieszkańcy całkiej innej części Polski, a mianowicie Warszawy. Bowiem w tym samym czasie powstała też konstrukcja, oficjalnie już, nosząca nazwę mostu Śląsko-Dąbrowskiego. To ten łączący Pragę Północ oraz Zamek Królewski. A teraz puśćmy wodze fantazji. Wyobraźmy sobie, że dokonujemy zmiany absolutnie we wszystkich województwach, w których poszczególne regiony wchodzące w jego skład nie czują się uhonorowane. Spójrzmy zatem na mapę. I tak musielibyśmy chociażby przemianować lubelskie na małopolsko-rusko-podlaskie, mazowieckie na małopolsko-podlasko-mazowieckie. A przede wszystkim mój absolutny osobisty faworyt, lubuskie. Powinno się nazywać lubusko-łużycko-śląsko-wielkopolskie. Chociaż akurat w Lubuskiem nikomu nazwa nie wadzi. I tak wszyscy są przyjezdni. Nie słyszałem o nikim z Zielonej Góry, kto identyfikowałby się jako Ślązak. To może po prostu przyłączmy ziemię Małopolski do Małopolski? Ziemie śląskie włączmy z resztą Górnego Śląska do jednego województwa z opolskim i po problemie. No właśnie nie do końca, bo to generuje kolejne co najmniej dwa. Po pierwsze, Opole nigdy się nie zgodzi na taki krok, no bo wtedy utracą prymat w województwie i status stolicy. A po drugie, co zrobimy z istniejącymi już wspólnymi, scalonymi organizmami miejskimi? Przykładowo, czym się dziś obecnie różni Będzin i Sosnowiec od Katowic z Mysłowicami? Dlaczego chcemy podzielić je kreską na mapie i stworzyć dwa osobne województwa? Podobnie, co zrobimy w przypadku Bielsko-Białej? Czy teraz mają to być dwa osobne miasta w dwóch województwach, Bielsko i Biała? Tylko dlatego, że przez środek miasta przebiega rzeka, która historycznie wyznaczała granice Śląska Cieszyńskiego i Małopolski. Istna puszka Pandory. Ja mam jeszcze jedną propozycję, może nieco kontrowersyjną, ale być może zamknie usta wszystkim raz na zawsze. Pójdźmy w kompletnie innym kierunku i uznajmy absolutnie, że organizmy administracyjne nie muszą mieć nic wspólnego i nie muszą się odwoływać do starych, historycznych regionów czy granic. Żeby uniknąć jakichś wszystkich przyszłych wszelkich animozji czy nieporozumień, po prostu nazwijmy województwa tak, by nie odnosiły się w żaden sposób kulturowo do poprzednio istniejących regionów. Możemy wziąć chociażby przykład z Podkarpacia. Albo nawet jeszcze prościej, zasugerujmy się wspomnianym wcześniej opolskim, czy choćby łódzkim i lubelskim i nazwijmy każde województwo od nazwy jego stolicy. Chociaż takie województwo zielonogórsko-gorzowskie no nie brzmi najzgrabniej. Poza tym zielonogórsko-gorzowskie czy gorzowsko-zielonogórskie, bo o to na pewno też będą się kłócić. No cóż, nigdy wszystkim nie dogodzisz.